Cześć! Dzisiaj mamy z Jerlin czwartą rocznicę ślubu. A jaka to jest rocznica? Kwiatowa! Czwarta rocznica ślubu jest to kwiatowa. Co piszą w internetach, powiedzcie mi? Po 4 latach małżeństwa związek ma szansę na rozkwit i stały rozwój. Porównanie związku z takim stażem do kwiatów jest jak najbardziej uzasadnione. Z tej okazji można podarować wspólnotowi voucher na masaż relaksacyjny, który jest delikatnym niczym płatki róży. To chyba jakaś reklama. A dostaliśmy voucher na święta, to pójdziemy, ale chyba czekoladowy. A ja jadę odebrać kwiaty dla Jerlin. Ale to się bardzo dobrze składa, bo nawet wcześniej nie wiedziałem, że czwarta rocznica ślubu jest to kwiatowa rocznica, bo zamówiłem dla Jerlin bardzo ładne i bardzo dużo ładnych kwiatów. Mam nadzieję, że będzie zadowolona. A lot of rose. 50 czerwonych róż jedzie do Jerlin. Jedziemy. Później kolejna niespodzianka dla Jerlin. Jerlin jest na górze, żeby wyciągnąć te kwiatki swoje. Baby, where are you? Where is... Oh. Jest na górze, jeszcze w łóżku chyba leży. Tak, Mati? I want to make a jacket. Jacket? Make a jacket. Okay. Baby, close the eye. What? Close the eye. Nauna! Okay. I'm checking what's fit to me. What is that? Happy anniversary! You know what the name of the 4 anniversary? It's the flowers anniversary. And Lily. Can I open my eye now? Yeah, proszę. Wow! It's very heavy. A lot, why you buy a lot? Because it's flowers anniversary. It's very expensive. red. Thank 51 you. 51 rows. Why 51? I don't know. I decide. Thank 51. You. Happy anniversary. It's the 4 anniversary. It's the flowers anniversary. Really? I don't know about it. Yeah. Before I don't know a lot of. I don't know too. Celebration like women. Tak. One month, na Filipinach nie mają takich zwyczajów. In Philippines, because my mother is not and my father is not celebrating, so I'm thinking nothing to celebrate. And Jerlin now that I'm here in Poland, we have all the time. Give me something. Thank you, baby. Jerlin ma zawsze ze mną pierwszy raz, swój pierwszy raz. Tak, Mati? Chcesz prezent jakiś, tak? Ty zawsze chcesz prezent. This is my present, man. Maybe later we go, I have one surprise for you more. Really? No patrz, co ty założyłeś, Jerlin? It's, what is this? Lily? Gold digger Lily? Co to jest? Ty masz za dużo złota, Lily, na sobie. It's for Lily, you know? No nie, naszyjnik z... What, z jakiej okazji dostaliśmy? From what occasion I buy this necklace for you? Mother's Day. Mother's Day? Yeah. A, z okazji Dnia Matki kupiłem jej naszyjnik. Możecie zobaczyć na Dudkowski The Familia YouTube. A, very nice. And you have red dress. Can you stand? Up, up. Yeah. You, look. Ok, we change the clothes and we prepare. Przygotowujemy się i idziemy na kolejną niespodziankę dla Jerlin. Are you ready? Yeah.
Yes, we're ready. Ok. Idziemy na kolejną niespodziankę w naszą rocznicę ślubu. Lily ready. Rodzinka w komplecie, jedziemy na niespodziankę dla Jerlyn. How are you, Matt? Jak się masz, Matt? Matt is better, jest lepiej już. Powoli mu ta choroba przechodzi. Może nawet jutro pójdzie do przedszkola. Zobaczymy. Widzimy się na miejscu. Ok, guys. Dojechaliśmy do galerii. O, z całą rodzinką. Idziemy teraz do naszej ulubionej restauracji. A Lily śpi. Yeah, how are you? I feel like I'm a celebrity. Yeah, but not in Poland, sorry. No, my costume. Ah. Jelin czuje się jak celebrytka w sukience. Mamy niedzielę i w galerii jest pusto, bo jest wszystko pozamykane. Nasz kochany PiS pozamykał dzieciom sklepy z zabawkami, a rodzicom sklepy z biżuterią i wszystkim innym. I nie możemy kupić prezentu, jak chcemy kupić jakiś prezent sobie w niedzielę. No ale mam nadzieję, że to się niedługo zmieni. Dobrze, że chociaż restauracje są otwarte. Chociaż nie ukrywam, że lubię ciszę i spokój taką, jak jest teraz w galerii. Go. Jesteśmy przed naszą ulubioną restauracją w galerii Arcadia. Azjatycką restaurację. Azja. I mogę z całego serca powiedzieć, że mają bardzo dobre jedzenie. A i w ogóle pracuje tu kilku Filipińczyków. Come on, Mati. We go. Come on. Remember, Matt, pamiętasz? Masz tu swój plac zabaw. Not now. Ja mam swoje ulubione banana kai. I will just sit here, baby. No, up to you. You can sit there. Where's my phone? Tutaj. No sushi tutaj. Pokażę wam, co jest moje ulubione w tej restauracji. Jak lubicie. Tylko muszę znaleźć, bo tu mają dużo z Tajlandii, z każdego miejsca na świecie. Kang Pak Gai tutaj się to nazywa. No zobaczcie sobie. Kang Pak Gai z kurczakiem. To jest moje ulubione jedzenie i zawsze to jem sobie w Tajlandii. I do tego sobie może weźmiemy. To jest duża porcja z ryżem, więc spokojnie się człowiek może najeść. Ale też te tutaj mięska są dobre. O, tutaj macie Gai Pink Panand. Te są bardzo dobre. Kurczak marynowany w ostrej panierce tajskiej z dodatkiem pasty curry panang. O, to jest bardzo dobre. Sosu rybnego oraz cukru palmowego. What you want to eat? Japanese duck. Japanese duck. Czyli co, kaczka dla ciebie? A dla mnie panang. Jak chcecie, żeby szybciej podeszli, to trzeba oczywiście zamknąć kartę. Tutaj też jest fajnie, bo dla dzieci jest plac zabaw, gdzie mogą się pobawić, prawda? I my możemy w spokoju zjeść. Can I eat one? No, no dobra. Oh yes, no, it's very long. You want to taste another you? Do you have another for you? There is Joker. Food I like. What is your duck, baby? Not yet. It's my panang kai. Tajskie czerwone curry. Tu mamy kurczaczka i small ramen dla Mata. And this vinegar sauce, I think. Spicy. Very good. My favorite. But it's good with the sauce from Panang Kai too. I remember I byłem raz w Tajlandii. Codziennie jadłem Panang Kai. Dzień w dzień. Właśnie czerwone curry z zielonym groszkiem. Kaszka i ryż.
Dziękuję. 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 O, tu przyszła jeszcze kaczka po tajsku, dżerling. Smacznego. Thank you. Ostatnio byliśmy w restauracji Bosco tutaj. Tutaj. I mogę powiedzieć, że tu jest lepsze. Panam Kai. Dużo lepsze. Takie w Tajlandii. Naprawdę. Oczywiście z kurczakiem jest najlepsze. Polecam. Trochę ryżu, sosik, trochę mięska. Wasze zdrowie. No, my już w domu, po obiedzie. Jeszcze od Jelin dostałem prezent, zaraz go rozpakuję i wam pokażę. Ale jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, proszę zacznij subskrybować, żebyś był na bieżąco, żebyś dostawał powiadomienia o nowych filmach. Możesz włączyć dzwoneczek i oczywiście napisz jakiś komentarz taksyczny, żeby algorytm YouTube'a mnie szybciej rozpoznawał. Będę miał większą mobilizację, żeby nagrywać dla was filmy. A teraz zobaczmy, co to Jelin mi kupiła za prezent. Jestem bardzo podekscytowany. Chciałbym zobaczyć, co to jest. To jakiś chyba sprzęt na siłownię. No nie wiem. Kostka do jogi? Co wy myślicie? Czekaj. Tu jest jeszcze drugi. No dobra. Co to może być? Ja już wiem. Dobrze, że nie dała mi tego prezentu w restauracji. Mam uśmiech na sali. O kurde, patrzcie się. Ile to waży? Z kilogram, ale jest też nóż, jakby ktoś chciał kroić. Najcięższy nóż, kilogram. Kilogramowy nóż. O kurde, i widelec. Jak chcesz być silny, to musisz jeść takim zestawem. Ty, poczekaj. Nóż do prawej. To jak będziemy jeść, to będziemy tak. Dy, da się, fajne. I też możesz od razu sobie potrenować. Tylko nie wbij sobie. Ty, nóż ostry. Widzelec fajny, zobaczcie sobie, jak to wygląda. Jaki bajer. Dobra, to jemy. Muszę chyba pójść coś zjeść. Dobra, to mamy... A jak spaghetti, to tutaj. To jak to było? O kurde, to będzie ciężkie. Nawijać najpierw na widelec, potem włożyć na łyżkę i jeść. O, to barki będą się trenowały. Fajny zestaw. Bardzo dziękuję. Żono. Ha, ha, ha. Fajne. Podoba mi się, powiem wam. Solidnie wykonane, ładnie, schludnie. Pytanie, czy w zmywarce będzie można je myć. Idealny do każdej kuchni osoby, która lubi trenować. Tak mi się wydaje. I jest nawet wygodny i poręczny w używaniu. Czekaj. Ale głównie będą barki pracowały. Tak. No to jak ktoś chce mieć duże bary, to musi kupić sobie taki zestaw i używać. Dzięki za oglądanie i zobaczymy się w następnym filmie już niedługo.